Czy wierzycie w życie po śmierci i reinkarnację? A co jeśli nasza dusza już wielokrotnie zmieniała skorupę ciała, a niektóre wspomnienia pozostały w naszej pamięci? Istnieją pewne znaki, które mogą dokładnie ustalić, czy żyjemy na tej planecie po raz pierwszy, czy też już żyliśmy tu wcześniej i przeżyliśmy niejedną reinkarnację. Prawda jest taka, że każde kolejne życie to lekcja, którą przepracowujemy. Jeśli karma nie zostanie odrobiona, to będziemy ją powtarzać w kolejnych wcieleniach aż do skutku. Jak poznać, że nasza dusza reinkarnowała? Osoby ze starymi duszami muszą mieć świadomość, że już kiedyś żyły i że umarły. Moment śmierci zawsze napawa nas strachem, a co jeśli nasza dusza przechodziła go już wiele razy? Jeśli śmierć była spokojna, to dobrze. Jednak na pewno duszy zdarzyło się kończyć kolejne wcielenia w dramatycznych okolicznościach i wtedy pojawiają się pozornie irracjonalne lęki. Stare dusze mogą obawiać się tego, od czego kiedyś zginęły. Nie wszyscy zwracamy uwagę na sygnały swojego ciała, a niektórzy w ogóle nie wierzą w transmigrację duszy. Niektóre obawy rzeczywiście mogą nie mieć żadnych podstaw, ale gdy na przykład nigdy nie tonęliśmy, a przeraża nas woda lub głębia, to oznacza, że w poprzednim życiu mogliśmy przeżyć tragiczne doświadczenie, które wciąż wpływa na naszą podświadomość. To, co bierzemy za zaburzenia lękowe, może być po prostu ostrzeżeniem od duszy. Kultura ludów przyjmujących reinkarnację wierzy, że stare dusze widzą swoje poprzednie życia w snach. To w nich pojawiają się fragmenty dawnych wspomnień i ponownie przeżywa się tam doświadczenia i emocje. W snach widzimy miejsca, w których w obecnym życiu nie byliśmy, a ich wygląd i miejsce odpowiadają stanowi faktycznemu. Wierzyć w to możemy tylko wtedy, kiedy wiemy, że nasza dusza już kiedyś tam była. Podobnie jest z ludźmi i uczuciami względem nich. To przebłyski dawnych relacji, pozytywnych i negatywnych. Te same dusze otaczają nas teraz, jednak układ między nami jest inny niż w poprzednich wcieleniach, dlatego dusza próbuje nam coś przekazać. Większość ludzi dopiero w starszym wieku zaczyna odczuwać empatię wobec innych ludzi. Jeśli już od najmłodszych lat próbujemy pomagać wszystkim, którzy cierpią i szczerze żałujemy tych, którzy nie mają szczęścia w tym życiu, może to oznaczać, że nasza dusza przeszła już kilka reinkarnacji, doświadczyła tak wielu emocji i przeżyła tak wiele trudności, że teraz w pełni dojrzała duchowo. Stare dusze są bardziej dojrzałe i wyczulone na wibracje innych. Początkowo emocje innych mogą być błędnie odczytywane jako swoje własne, jednak wraz z dojrzałością i doświadczeniem coraz łatwiej jest trafnie ocenić odczucia innych, ale również skutecznie oddzielić się od ich negatywnego skutku. Stare dusze niosą pomoc, dbają o innych i biorą ich pod swoją opiekę, pomagają rozwiązywać konflikty, ratują w trudnych sytuacjach i pocieszają. W zależności od stopnia rozwoju istnieją dwa typy osób ze starymi duszami. Część z nich odcina się od świata po to, aby pogłębiać wiedzę, kontemplować czy wykorzystywać w praktyce zdobyte doświadczenia. Ci drudzy zaś czują w sobie ogromną potrzebę poznawania świata i innych kultur. Jednak oba te typy mają wspólny cel – dotarcie do miejsca, gdzie nikt nie będzie im przeszkadzał we wsłuchiwaniu się w siebie. To w czasie długich podróży najwięcej uczymy się o sobie, ponieważ wtedy problemy dnia codziennego nie zajmują naszej głowy i możemy spojrzeć na siebie z innej perspektywy. Człowiek jest istotą socjalną i potrzebuje towarzystwa innych ludzi, jednak stare dusze bardzo doceniają rzadkie chwile samotności. Nieustanny gwar, toczące się rozmowy, obecność innych mogą wykańczać, tym bardziej, że osoby te są bardzo wrażliwe i kontakt z innymi ludźmi jest dla nich męczący. Cały czas odbierają sygnały i energię innych. Jeśli otoczone są słabymi lub chorymi, to zasilają ich swoją energią. Dlatego stare dusze tak bardzo cenią sobie chwile wyciszenia i samotności. Takie dusze wiedzą, że należą do innego świata.
Plotki czy mała niezobowiązująca rozmowa to coś, co przeraża i nudzi stare dusze. To tracenie cennego czasu i energii na nic. Jeśli do tego wiedzą, że są obgadywani, to dusze te czują się uwięzione. Nie chcą zatruwać swoich myśli, ponieważ szanują siebie. Chętnie rozmawiają z osobami, od których mogą się czegoś nauczyć. Liczy się dla nich zarówno wiedza, jak i doświadczenia innych. Ich światopogląd, możliwość spojrzenia na różne zagadnienia z innej perspektywy. Stare dusze uwielbiają ludzi z pasją i zachwyca je czyjś entuzjazm. Śnią nam się te same sny, ale czasem scenariusz zmienia się i jest uzupełniany różnymi postaciami, miejscami i dźwiękami. Jeśli sens snu pozostaje zawsze taki sam, może to być wspomnienie z poprzedniego życia. Prawdopodobnie to wydarzenie miało ogromne znaczenie w Twojej poprzedniej reinkarnacji, a teraz nieustannie doświadczasz je w snach. Znajome miejsca, kiedy odwiedzając inny kraj nagle czujemy, że już tam byliśmy i znamy te krajobrazy. W jednej chwili odczuwamy nostalgię lub poczucie spokoju i bezpieczeństwa. Oznacza to, że byliśmy w tych miejscach i prawdopodobnie nasz dom w poprzednim życiu był tutaj. Masz przyjaciół i funkcjonujesz dobrze, jednak czasem miewasz poczucie, że nie jesteś na miejscu, że nie pasujesz do świata i rzeczywistości, w których przyszło ci żyć. Czujesz, że chcesz od życia czegoś więcej, ale czasem nie umiesz tego sprecyzować. To uczucie, że jesteś blisko, że prawie już to masz, ale ciągle pozostaje nieuchwytne. Więcej czujesz, rozumiesz oraz inaczej pojmujesz pewne rzeczy. Na zawirowania życiowe reagujesz spokojniej i jesteś dojrzalszy niż inni. Prawie każdy z nas ma jakieś ślady na ciele, ale nie każdy może pochwalić się ich unikalną formą. Spójrzcie uważnie na swoje znamiona. Jeśli wyglądają na jakieś symbole albo obrazy, to całkiem możliwe, że taki znak nie bez powodu się pojawił. Starym duszom zdarza się déjà vu. To trwające ułamki sekund przebłyski świadomości, że daną sytuację już kiedyś przeżyliśmy. Zapachy, dźwięki, ruchy, wszystko to może wywoływać stan psychiczny, w którym wydaje się nam, że byliśmy już w podobnej sytuacji i dokładnie wiemy, co będzie dalej. Może to trwać kilka minut i wywołać nieprzyjemne doznania, takie jak dzwonienie w głowie, otępienie, a nawet zatrzymanie oddechu. Co jednak, jeśli ktoś z nas ma przebłysk z poprzednich wcieleń? Dusze nie są związane z czasem i przestrzenią, postrzegają świat w zupełnie inny sposób, zbierają doświadczenia, a przez déjà vu próbują przekazać tę wiedzę do naszego obecnego życia. Kiedy nasza dusza wędruje przez kolejne wcielenia, to zbiera doświadczenia, więcej widzi, uczy się i postrzega wszystko w nieco inny sposób. To, co jest dla nas ogromnym życiowym problemem, dla nich jest lekcją do przepracowania. Dlatego też osoby ze starymi duszami mają bardzo rozwiniętą intuicję. Jest to związane z tym, że to, co przeżyły, sprawia, że są bardziej wyczulone i spostrzegawcze. Od wczesnego dzieciństwa zawsze czuliśmy jakieś momenty i podświadomie wiedzieliśmy, jak w nich postępować. Silna intuicja może łatwo wygrać z głosem rozumu i zapobiec niekorzystnym momentom w życiu. Ta ich wiedza to wynik uczenia się, ale też zyskiwania większej świadomości. Trafnie oceniają ludzi i sytuacje, w których się znajdują, a nawet czują, jakie inni mają intencje. Jeśli przewidujemy wydarzenia, które będą miały miejsce w przyszłości, albo śnimy prorocze sny, to oznacza, że doświadczyliśmy już kilku reinkarnacji. Niezwykłe wspomnienia, które pojawiają się w mediach, historie o tym, jak ludzie nagle zaczęli przypominać sobie swoje wcześniejsze życia, a nawet mówili językami, których nigdy się nie nauczyli. Takie przypadki się zdarzają. Czy słyszeliśmy kiedyś informację, którą już znaliśmy, ale nie pamiętaliśmy, skąd pochodzi? Możliwe, że nigdy wcześniej nie słyszeliśmy o nich w tym życiu, a wspomnienia przyszły do nas z przeszłości. Jakie znaki znaleźliście u siebie? Koniecznie podzielcie się nimi w komentarzach.